Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest piękny dzień, piękne słońce i nie mogę się doczekać, aż zaczniemy ten wspaniały dzień, bo jest naprawdę przepięknie. Ja wstałam o 7:30, jest nie wiem nawet która, już dochodzi gdzieś 9:00. Umyłam włosy, jeszcze się nie przebrałam, nadal jestem w piżamie. Nie wiem czy zobaczycie, ale ona jest taka słodka. Z jednorożcem, bardzo ją lubię. Więc jedyne co dzisiaj zrobiłam, to umyłam włosy. Muszę iść teraz lecieć montować poprzedniego vloga, bo jeszcze go nawet nie zaczęłam. Zrobimy skincare routine. Mam taką ochotę, żeby dzisiaj właśnie zrobić taki full skincare routine. Mój brat właśnie się obudził. No i właśnie czekam na paczkę, która ma do mnie dzisiaj przyjść o godzinie 9 do 12, czy tam od 10 do 12. O 11 mam pierwszą lekcję online, jest to historia, więc jestem przygotowana i nie mogę się doczekać, bo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. No i mam wilgotne włosy, a nagrywam przy otwartym oknie, co w sumie nie jest poprawne, bo mogę się przeziębić. Ale jest ładne tutaj światło i ładny obraz i bardzo lubię tutaj nagrywać, serio, to będzie moje ulubione miejsce teraz do nagrywania. Pokażę wam dzisiaj te stylizacje i już nie mogę się doczekać, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak one wszystkie wyjdą. Więc jak przyjdzie paczka, to oczywiście wszystko wam pokażę i zrobimy taki mini unboxing, bo szczerze mówiąc, ja zamawiałam te rzeczy przez internet i nie mam pojęcia, czy one będą dobre, czy te rozmiary będą dobre, więc błagam, żeby były. I nie mogę się doczekać naprawdę, zabiorę was dzisiaj na biegi. Bo codziennie z moim bratem biegam. Mam już na sobie spodnie sportowe. Zaraz. Nie, nie podniosę wam nogi tak wysoko. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Jeżeli filmik wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. I lecimy do dalszej części. Może zostanę tutaj w oknie. No i teraz zrobimy moją pielęgnację twarzy. Może zrobię wam też wieczorną albo poranną rutynę przez właśnie ten czas wolny. No dobra, w każdym razie idę teraz spiąć włosy i za chwilkę przychodzę do was z kosmetykami. Zaczynamy od żelu aloesowego, 99% holika. Bardzo wam go polecam, ponieważ jest to mój ulubieniec, jest naprawdę świetny i bardzo, bardzo lubię go używać, więc codziennie nakładam go na skórę, nawet jeżeli nie robię takiej skincare routine, wiecie, takiej pełnej. Następnie nakładam taki krem na niedoskonałości, to jest taka galaretka. Kiedy krem nam się wchłonie, nakładam mój ulubiony krem na dzień i to jest krem od Hello Body, to jest krem Coco Day. Bardzo, bardzo go lubię, jest naprawdę świetny i pięknie pachnie. No i na sam koniec, halo, światło, używam mgiełki do twarzy. Jest to moja ulubiona mgiełka, jest to mgiełka z wodą różaną. Jest naprawdę świetna i bardzo, bardzo orzeźwia. I tak wygląda moja pielęgnacyjna rutyna. Jest godzina 9:17, więc muszę się streszczać z vlogiem, bo muszę do 11:00 zdążyć do historii, żeby się nie spóźnić na lekcję. Więcej planów na dzisiaj nie mam, chciałabym pobiegać. Zmontujemy vloga, co jeszcze? Pójdziemy na lekcję historii. No i później mam taki wolniejszy dzień, chociaż na pewno coś znajdzie się do zrobienia, więc wszystko później się okaże. Zapomniałam o jednej rzeczy, ponieważ nie nałożyłam nic na usta, a zawsze nakładam moją pomadkę ochronną. Jest to pomadka z Holiki, czyli z tej firmy, z której nakładałam aloes i ona jest naprawdę super o zapachu brzoskwiniowym, a ja uwielbiam wszystko, co brzoskwiniowe, więc naprawdę bardzo, bardzo ją lubię. Okej, już wszystko jest gotowe. Nie pominęłam na pewno żadnego kroku, teraz już wszystko mam na sobie nałożone i teraz pokażę wam, jak wyglądam, bo dzisiaj wyglądam oczywiście inaczej niż wczoraj. Nie założyłam tego mojego różowego dresu, tylko założyłam sobie moją bluzkę i do tego takie szaro-kolorowe leginsy, nic specjalnego, ważne, żeby ten strój był wygodny.
Wypakowałam już moją przesyłkę i zobaczcie, jakie są tutaj piękne rzeczy. Zaraz Wam wszystkie po kolei pokażę. Więc zaczniemy od tej. Mamy tutaj taki sweter. On jest piękny, naprawdę jest super. To jest taki golf i on jest naprawdę bardzo gruby. Nie wiem, czemu go kupiłam akurat na wiosnę, skoro jest 15 stopni na dworze i normalnie wychodzę z krótkim rękawkiem i jest mi naprawdę bardzo ciepło. Jest naprawdę z bardzo milutkiego materiału, bardzo, bardzo mi się podoba. I oczywiście zdjęcie w nim będziecie mieli na Instagramie, albo jak już oglądacie, to już jest. Nie potrafię Wam teraz tej kurtki pokazać, bo jakoś tak dziwnie mi się ułożyła i nie mogę jej tak ładnie jakoś ułożyć. O! Proszę bardzo, tak wygląda. To jest kurtka bawełniana z takim gumowym napisem Bershka Summer 2020. Przepiękne tenisówki. Są bardzo kolorowe i jak widzicie do siebie nie pasują. Znaczy nie są takie same, ale do siebie pasują. Kolorystyka utrzymana jest w takich pastelowych kolorach i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, nawet wkładki mają inne. Next one, guys. Piękny top. Znaczy piękny, zwykły. Taki ekry. Nie wiem w sumie, co mam o nim jeszcze powiedzieć. Taki zwyczajny top na ramionczka. Spodnie. I są to spodnie mom jeans. Mają imitację takiej plamy od wybielacza. Albo jakby były pochlapane farbą. I jest nadruk postaci. To jest ta z Królika Bugsa. Mają dziury, bardzo, bardzo fajne i z tyłu mają jeszcze taki element, który super mi się podoba. Niestety wzięłam za mały rozmiar, bo wzięłam 32. I ostatnie dwie rzeczy, czyli sportowy strój, taki krótszy top i spodnie. One są również z kolekcji Space Jam, tylko że to jest ta bardziej sportowa strona tej kolekcji. Jest już w pół do piątej i nie wiem, dlaczego Wam nie powiedziałam, jak wyglądała moja lekcja w nie francuskiego, tylko historii. Połączyłam się, a z tego powodu, że mam stary laptop, połączyłam się i dlatego po prostu nie było mnie słychać. Przygotowałam się, wzięłam książki i uwaga, uwaga, miałam pracę domową. Pytania i do tego trzeba było odpowiedzieć. I byłam przygotowana. I pani się pytała, kto chce przeczytać. No to ja się cały czas zgłaszałam, a pani brała kogoś innego. No ja taka byłam zdziwiona, dlaczego po prostu ani razu pani mnie nie wybrała. I się okazało, że mnie nie było słychać. I wiecie, ja jak głupia gadałam do laptopa, że ja mogę przeczytać. No to ja przeczytam. Z tego powodu, że jest już dosyć późno i przepraszam, że jestem tak blisko, ale tak jak powiedziałam w ostatnim vlogu, mój aparat niestety bardzo, bardzo przybliża. Z tego powodu, że jest już dosyć późno, ponieważ jest prawie 17, to pójdziemy teraz pobiegać. Ja zmontowałam już poprzedniego vloga, muszę jeszcze go tylko umuzykalnić i udźwiękowić, dodać takie rysuneczki. No i wtedy przechodzimy do naszego biegu. Jestem gotowa, tu jest Kacper. Nie chcę się pokazać w kamerze, nie będę go zmuszała, bo jeszcze dojdzie do kłótni. Pokażę Wam teraz, kochani, jak wyglądają na mnie ubrania i oprócz tego pokażę Wam, jak wygląda proces robienia zdjęcia na mojego Instagrama, więc jeżeli jeszcze go nie obserwujecie, to bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. Nazwa to Oliwia Podłoga Tomczak, mam nadzieję, że wpadniecie. Pierwsze zdjęcia, pierwszą stylizację już zrobiłyśmy i powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo zmęczona. Poza tym było super zimno. Kolejne zdjęcie będzie już o wiele, wiele lepsze, ponieważ nakładamy na siebie mega ciepły sweterek. Mój plan na to zdjęcie jest taki, że będę siedziała gdzieś na łóżku albo gdzieś w ogóle w pokoju, może na fotelu i właśnie będę miała na sobie ten cozy sweterek i spinkę, pofalowane włosy i naprawdę bardzo się cieszę i jestem ciekawa, jak wyjdzie to zdjęcie. Mam ze sobą lokówkę, ponieważ będziemy kręcić włosy, falować, więc teraz to zrobimy. Thank you.
Jest już kilka dni po nagraniu tego vloga. Ja oczywiście zapomniałam nagrać pożegnania, więc robię to teraz. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół, subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. Ja Was zapraszam do kolejnego odcinka. Wpadajcie na Instagrama, na TikToka, na wszystkie moje social media. Buziaczki i... do zobaczenia!